Chwała Bogu za kolejny czas, który nam daje, za możliwość, za to, że nas kocha, bo dzięki temu jesteśmy tutaj zgromadzeni przed Jego obliczem, bo śmiało sobie można powiedzieć, gdyby Bóg nas nie kochał, to by nas tu nie było, ale to, że umiłował, tak jak czytamy właśnie w Słowie, i dał swojego Syna, dlatego możemy być zgromadzeni przed Jego obliczem jako prawne zgromadzenie. Bo bez Syna wiemy, że to zgromadzenie nie byłoby prawne. Wszystkie zgromadzenia na ziemi, które nie są zgromadzone prawdziwie w imieniu Jezusa Chrystusa, no są bezprawne i Bóg nie spogląda, wiemy, na te zgromadzenia. Tylko tam, gdzie Jego Syn może być uwielbiony, tam, gdzie Jego Syn jest wysławiany, możemy śmiało powiedzieć, tam Bóg patrzy i tam Bóg działa. Dziś będziemy chcieli się przyjrzeć słowom pewnego apostoła, Dzieje Apostolskie, 3 rozdział. Słowom, które wyrzekł, przyjrzymy się tym słowom, będziemy mogli się zastanowić nad tymi właśnie słowami, bardzo ważne słowa. Dla nas też właśnie żyjących dzisiaj, a mamy tutaj właśnie apostoła Piotra i Jana. Właśnie tych dwóch apostołów możemy tutaj będziemy mogli zobaczyć, ale właśnie to są pewne słowa, które Piotr wypowiada. Od 1 wersetu. A Piotr i Jan wstępowali do świątyni w godzinie modlitwy, o 9:00, a niesiono pewnego męża chorego od urodzenia, którego sadzano codziennie przy bramie świątyni, zwanej Piękną, aby prosił wchodzących do świątyni o jałmużnę. Ten, ujrzawszy Piotra i Jana, gdy mieli wejść do świątyni, prosił o jałmużnę. A Piotr wraz z Janem, wpatrzywszy się uważnie w niego, rzekł: spójrz na nas. On zaś spojrzał na nich uważnie, spodziewając się, że od nich coś otrzyma. I rzekł Piotr: srebra i złota nie mam, lecz co mam, to ci daję. W imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, chodź. Ująwszy go za prawą rękę, podniósł go, natychmiast też wzmocniły się nogi jego i kostki. I zerwawszy się, stanął i chodził i wszedł z nimi do świątyni, przechadzając się, podskakując i chwaląc Boga. A cały lud widział go, jak chodził i chwalił Boga. Poznali bowiem, że był to ten, który dla jałmużny siadywał przy bramie pięknej świątyni, i ogarniało ich zdumienie i oszołomienie z powodu tego, co mu się przydarzyło. A gdy się on trzymał Piotra i Jana, zbiegł się do nich cały lud zdumiony do przedsionka zwanego Salomonowym. No możemy powiedzieć, piękne wydarzenie. Piękna, można powiedzieć, historia pokazująca nam, można powiedzieć, to, co człowiek mógł otrzymać. Człowiek, który tego nigdy nie miał, bo czytamy o człowieku, który był chory od urodzenia. Już się takim urodził. Ten człowiek nie wiedział, co to znaczy chodzić. I tutaj mógł doświadczyć czegoś pięknego właśnie i wspaniałego. Mógł doświadczyć tego, co to znaczy chodzić. Już ten człowiek mógł chodzić, już mógł wejść do świątyni, mógł chwalić Boga za to, co go spotkało. Ale nie to on dla nas będzie takim szczególnym elementem. Dla nas będzie takim właśnie tym szczególnym elementem słowa, które mówi Piotr. Bo Piotr, spojrzawszy uważnie też na niego, mógł powiedzieć, jakże bardzo ważne słowa. Słowa, tak jak powiedziałem, dobrze, żeby one były też głęboko i w naszym sercu. Bo Piotr, kiedy patrzy na tego człowieka, mówi: srebra i złota nie mam. Nie posiadam dóbr tego świata, człowieku, nie mam bogactw tego świata, ale mam większe bogactwa. Mam coś wspanialszego. Ten człowiek mógłby się zastanawiać, cóż ten człowiek teraz może mi dać. Nie ma srebra, nie ma złota, no to co on może mi dać? Ano dał. Dał Piotr mu coś, można powiedzieć, czego normalnie człowiek nie posiada, czego normalnie człowiek nie ma. Ale Piotr to miał. On mówi: co mam, to ci daję.
Czy ten człowiek zyskał? Czy ten człowiek mógł naprawdę być szczęśliwy? On myślał, że otrzyma coś, mam powiedzieć, fizycznego, że otrzymam na powiedzieć coś, co będzie mógł potem może gdzieś wydać. A tu otrzymuje coś najwspanialszego. Coś, co ma inny człowiek. Człowiek, który zaufał Bogu, który poszedł za Jezusem Chrystusem. I ten właśnie człowiek Piotr z Janem, będąc tam, mówi do tego człowieka: co mam, to ci daję. Co mam? No i my będziemy się chcieli zastanowić, co my mamy. Co my posiadamy. Wiecie, my nie czytamy tutaj czegoś takiego, że Piotr się spojrzał i gdzieś jest dopisane jeszcze, no i zaczął rozważać Piotr w sobie, no ale czy ja mogę to zrobić, czy ja naprawdę to mam, czy rzeczywiście to do mnie należy, czy ja jestem godzien tego. Nie, Piotr, nie widzimy tutaj, że on rozmyśla, widzimy kogoś raczej zdecydowanego, kogoś, kto jest pewny. W nim widać tą pewność. Tam nie ma jakiegoś długiego okresu i ten człowiek czeka i czeka, ale tam jest: co mam, to ci daję. I dał mu. Bo on naprawdę to miał. Bo Piotr był tego pewien, że on to ma, że w Jezusie Chrystusie jest to jego, że w Jezusie Chrystusie zostało mu to dane. On miał pewność. My możemy się zastanowić właśnie dzisiaj, jaką my mamy pewność. Co my mamy? I jeśli my mówimy, że to mamy, czy mamy tego też pewność? Czy raczej może, kiedy mówimy gdzieś z kimś, rozmawiamy z kimś, mówimy o tym, że no, mam to, mam tamto i tamto mam jeszcze, i to mam, i to, i tamto, to zarazem na powiedzieć mam, a z drugiej strony jest, ale czy na pewno mam? Ale czy rzeczywiście mogę po to sięgnąć? Mam, ale czy mi się to należy? Mam i zawsze coś tam do tego, czy raczej jesteśmy pewni. Z drugiej strony zaś możemy powiedzieć, że w dzisiejszym tak zwanym świecie chrześcijańskim jest tak, że są dwie pewności. Jest Boża pewność i jest fałszywa pewność. Pewność, którą posiadają rzeczywiście ludzie, którzy mówią o sobie chrześcijanie, a nie żyją jak chrześcijanie, a mają pewność. Są gotowi się kłócić, zgrzytać zębami na ciebie, kiedy mówisz: nie, ty tego nie masz, ty tego nie posiadasz, ale możesz to mieć. Jak to? Co sobie wyobrażasz? To ty jesteś lepszy? Są tacy, dosłownie wiemy, że są tacy ludzie. Czyli są dwie pewności, a my musimy rzeczywiście posiadać tą właściwą pewność. Musimy trzymać się tego rzeczywiście, co my otrzymaliśmy. I tym będziemy się chcieli właśnie zająć, bo Piotr, zobaczcie, mówi: co mam? I miał, czy nie miał? Miał. Dowód biegał po świątyni. Naprawdę ten dowód biegał po świątyni, podskakiwał i chwalił Boga. Dowód tego, że Piotr to miał. Gdy Piotr sobie tylko powiedział: co mam, to ci daję, i ten człowiek by dalej tam został, to moglibyśmy powiedzieć, no Piotrowi się wydawało jednak. Myślał, że może, że ma, no i Piotr mógł odejść w tym momencie i powiedzieć: no tak, no znowu coś nie tak. Nie. Tu widzimy to, że po prostu gdy Piotr powiedział, to się objawiło, że on to miał. To było widoczne, to się uwidoczniło w tym człowieku. Ten człowiek mógł wstać, chodzić i chwalić Boga. Bo Piotr to miał. To nie była fikcja. Piotr był tego pewien. On wiedział, że jeśli mu dał to Pan, to to jest jego. I teraz zobaczcie, jak bardzo ważne jest to, że gdy my słyszymy, co my mamy od Pana, żebyśmy my się tego trzymali i byli pewni, to jest nasze. To jest moje. Pan mi to dał. Nie dam się z tego wyprzeć. A wróg chce wyprzeć. Możemy powiedzieć, że najczęściej właśnie są atakowane dzieci Boże tym, żeby po prostu wątpić w to, że to mają. Tych, którzy fałszywie, można powiedzieć, mają tą fałszywą pewność, zobaczcie, że diabeł ich nie atakuje najczęściej. Zostawia ich. On daje im tą fałszywą pewność, oni w tej fałszywej pewności idą,
nie zastanawiając się po prostu, czy rzeczywiście naprawdę to mają. Wydaje im się, że mają, ale ci, którzy to mają, są naprawdę atakowani. Diabeł ich atakuje, a jeśli uda się, zobaczcie, wrogowi gdzieś człowieka podejść, powalić, to później nawet to powalenie próbuje on wykorzystać ku temu, żeby człowiek cały czas w swoim chrześcijańskim życiu wątpił, czy rzeczywiście to ma. Piotr mógłby wątpić. Możliwe, że i diabeł go nieraz próbował podchodzić. Piotrze, ty? Czy ty nie pamiętasz, jak ty się zaparłeś Pana? I to jeszcze 3 razy? Ty naprawdę sądzisz, że ty to masz? Że ty to posiadasz? Ty myślisz, Piotrze, że to się tobie należy? Innym tak, ale na pewno nie tobie. Zobaczcie, że tak samo wróg może i podchodzić właśnie do tych wszystkich, którzy trzymają się Pana. Którzy może gdzieś potknęli się, upadli, ale wstali dzięki łasce Pana. To tak jak powiedziałem, naprawdę wróg potrafi to wykorzystywać. Żebyś nie był pewny, żebym ja nie był pewny. Żebym wątpił. Że gdy ma pozostaje człowiek gdzieś na naszej drodze, żebym mówił tak, żeby tylko no, nie powiedzieć tego, że no, naprawdę to mam. No wiesz, no możemy tak myśleć tego tutaj, możemy się no, ewentualnie tego spodziewać. Nie. Diabłu zależy, żeby człowiek nie mówił tego pewnie. Tu możemy zobaczyć człowieka wierzącego, on mówi pewnie. Ten, gdy się spojrzał na Piotra, mógł zobaczyć człowieka naprawdę pewnego. On to ma. No właśnie, i teraz my dzisiaj czytamy Biblię, mamy spisane słowa też przecież i Piotra, i Pawła, i innych apostołów, gdzie mamy wymieniane to wszystko, co my mamy. Co otrzymaliśmy. Czym nas Bóg zeszedł łaskawie obdarować. Bo Piotr mówi, że boska Jego moc obdarowała nas wszystkim. My możemy mieć właśnie problem z tym, że po prostu boimy się to przyjąć. Boimy się no, tego, żeby no, wejść w to w pełni, myśląc, a czy mi się to należy? Czy zasłużyłem sobie na to? No śmiało sobie mogę powiedzieć, nie zasłużyłem. To nie dzięki ludzkim zasługom. To nie jakiejkolwiek ludzkiej, można powiedzieć, działalności człowiek to otrzymał. Tylko dzięki Panu Jezusowi Chrystusowi, nie dzięki nam. Ale wróg podchodzi człowieka, atakuje człowieka, żeby człowiek zawsze chodził w niepewności, w takiej obawie, ale czy na pewno? Także niech Pan nam właśnie dzisiaj wspólnie razem pomoże zobaczyć to nasze. Co mam? I czy naprawdę jestem pewny tego, że mam? Zbawienie mamy wszyscy. Zbawienie otrzymał każdy. Widzimy ludzi, tak jak powiedziałem, którzy no, dalecy są od zbawienia, a powiedz im, że są niezbawieni. To pewnie, gdyby tylko możliwe, to nawet by pobili. Oni mają, jak to nie? No mają to, przecież oni to mają. Oni są pewni, że oni tego mają. No ale jak to mówią, jeśli wyciągniesz topielca, to widzisz po prostu, czy on jest uratowany, czy nie. Jeśli on jest na tym brzegu, siedzi, oddycha, to widzisz, to jest uratowany człowiek. Ale jeśli on leży nadal w tej wodzie po prostu i ktoś by powiedział, patrz, uratowany, to byś powiedział, no chyba ktoś mnie próbuje tu wrobić. I tak z każdą rzeczą możemy powiedzieć właśnie. Także niech nam Pan pomoże to dzisiaj zobaczyć. Co mamy? I czy jesteśmy tego pewni? Czy jesteśmy gotowi się naprawdę tego trzymać? Nie wątpić. Bo wróg naprawdę atakuje wielkimi, można powiedzieć, bombami tej wątpliwości tego, czy człowiek to naprawdę ma. Nieraz właśnie jest ten problem, że człowiek próbuje to oprzeć na sobie. Patrzy na swoje ciało, patrzy na to, jak żył, jak postępował i czy on sobie na to zasłużył. Wiemy, że to nie jest dobre właśnie, bo tak jak powiedziałem, nie zasłużył sobie nikt na tej ziemi na to. I Paweł o tym napisał. Nikt, wszyscy za darmo z łaski to otrzymali. Żeby się nikt nie chlubił, że no ja to otrzymałem, bo. A ja też to otrzymałem, bo. Nie, bo nagrzeszyłem. A Bóg łaskawie zechciał się ze mną obejść. I posłać swojego Syna może powiedzieć każdy człowiek. Także niech nas Pan poprowadzi właśnie przez Ducha swego Świętego w tym, co powiedział Piotr.
On to miał. Możemy być pewni, bo widzimy, że miał. Biblia nie kłamie. Wiemy, Biblia nie kłamie i tu jest pokazane, Piotr naprawdę to miał. I miał i dał. I ten człowiek mógł to wziąć. I teraz właśnie, żeby to tak było widoczne w nas. Mamy, dajemy sobie, jest to widoczne. Nie wątpimy, mamy Bożą pewność w swoim sercu. Amen.